Sprawa Chrystusa. Występują. Stworzę własną gazetę. Pokażę ci, jak to działa. Szybciej. Muzyka. Znajdę pracę, kupimy dom, będziemy mieć dzieci. Wszystko zaplanowane. Panie i panowie, powitajcie najnowszego i najmłodszego członka zespołu Tribune, Lee Strobla. Z radością wyróżniam jednego z naszych dziennikarzy za artykuły śledcze na temat Forda Pinto. Dzięki tobie wiele rodzin doczekało się sprawiedliwości w sprawie, którą chciano zatuszować. Oto nagroda imienia Lena H. Smalla za dziennikarstwo na rzecz społeczności. Gratuluję także awansu na redaktora działu prawnego. Film oparty na faktach. Dziękuję pani Cook za nagrodę i awans. Zwłaszcza za awans. Droga do prawdy wiedzie przez fakty. Są one naszą bronią przeciw zabobonom, ignorancji i tyranii. Nauczyłem się tego od mojego mentora Raya Nelsona. Proszę o oklask. Znacie Raya. Jest legendą tej branży, a ja traktuję go jak ojca. Dziękuję. Dzięki, synu. Co najważniejsze, zaszczyt ten zawdzięczam mojej pięknej, bardzo cierpliwej i bardzo ciężarnej żonie. Oraz mojej cudownej Alison. Kocham was nad życie. Tak, kochanie. Możemy już coś zjeść? Wypijmy za to. Mam makaron. Dobrze. Musiała znaleźć najdłuższe słowo. Asparagus? Naprawdę długie. Nie jak na dziewczynkę, która straciła zęba. I tak jestem pod wrażeniem. Nie zjadłaś kolacji. Jestem pełna. W domu powiesz, że jesteś głodna. Dostaniesz deser, jeśli zjesz jeszcze jeden makaron. To było proste. Wystarczy ją trochę przekupić. Skończyłaś? Pokaż. Widzę jeszcze spaghetti. Połknij. Masz. Czuję się całkiem dobrze. Czemu? Jestem żoną popularnego pisarza. Imponujące. Jestem z ciebie dumna. Dziękuję. Kocham cię. Nawzajem. Ciebie i tylko ciebie. Skarbie? Co jest, Ali? Krztusisz się? Odkaszlij. Zróbcie miejsce. Niech ktoś wezwie karetkę. Spokojnie, skarbie. Patrz na mnie. Spokojnie. Nic ci nie będzie. Jestem przy tobie. Jestem pielęgniarką. Szybko. Ali, odkaszlij. Kaszle. Nic jej nie jest.
Ogromne dzięki. Nie wiem, jak mam dziękować. Nie trzeba. Jestem pielęgniarką. Nic jej nie będzie. Mamy szczęście. To nie szczęście, tylko Jezus. Miałam dziś wybrać się z mężem do innej restauracji, ale coś skierowało mnie tutaj. Dziękuję. Jestem Leslie. Alfie Davis. Nie zapomnę cię. Z Bogiem. Zrobiło się ciekawie, co? Nadal mogę jeść słodycze? Zobaczymy. Teraz się wyśpi. Mamo, kim jest Jezus? Jezus był wspaniałym człowiekiem. Pamiętasz naszą rozmowę o Bogu? I jak czytaliśmy ci do snu twoje ulubione historyjki? Wiara w Boga jest czymś podobnym. To ładne historyjki. My jesteśmy ateistami, a ci nie wierzą w Boga. A w co wierzą? W to, co rzeczywiste, co można zobaczyć i dotknąć. Na przykład? Choćby tak. Czyli chyba też jestem ateistką. Wyśpij się, dobrze? Twój miś. Łap, cukiereczku. Kocham cię. Tatusiu? Tak, skarbie? Dobranoc. Mieliśmy jej nic nie narzucać. Zapytała. Ale to nasze przekonania. Musimy znowu o tym rozmawiać? Chyba tak. Jestem wdzięczny tamtej kobiecie. To oczywiste. Ale to tylko zbieg okoliczności. Coś skierowało ją do naszej restauracji. Myślisz, że to nic nie znaczy? Ja to wiem. Wytłumaczę ci. Mogliśmy stracić Alison. Gdyby nie ta kobieta, stracilibyśmy ją. Nasz świat by runął. Ale tak się nie stało. Wszyscy są cali i zdrowi. Cześć, szefie. Mógłbym poprawić długopisem 3 artykuły w czasie, kiedy poprawiam jeden na tej maszynie. Moja nowa książka. Świeżo z drukarni. Widzisz ją jako pierwszy. W ten weekend strzelano do gliniarza w Inglewood. Policjant przeżył. Prześwietl sprawcę. Jamesa Hicksa. Pracuje teraz w dziale prawnym. Dayton Monroe. Może i góra macie za złote dziecko, ale dla mnie jesteś nadal reporterem. Dziękuję. Nie trzaskaj. London. Chcesz egzemplarz mojej książki? Zapomnij. Z zazdrością ci nie do twarzy. Ale w czym ci jest? Artykuły z agencji prasowej. Dzięki, Rod. Sprawdź, co wczorajsze gazety pisały o postrzeleniu gliniarza. Sprawca to James Hicks. Masz pół godziny. Mogę dostać pańską książkę? London? Słyszałeś? Mój pierwszy fan. Nie wie, co robi. Daleko tu zejdziesz, choć teraz się podlizujesz. Zostało 29 minut. Sala numer 2, drugie łóżko, dostaje dziś wypis. Leslie? Tak. Witaj, Alfie. Babeczki. Nie mogę przestać o tym myśleć. A gdyby cię tam nie było? U Boga nie ma gdybania.
Jesteś taka pewna. Dlaczego? Naprawdę oczekujesz odpowiedzi? Proszę. Czasami Bóg przemawia do nas w niespodziewany sposób. Jeśli więc ktoś z was jest tutaj po raz pierwszy, zachęcam go, by otworzył swoje serce i pochwycił szansę. Może Bóg właśnie teraz chce zwrócić twoją uwagę. Jeśli będziesz oczekiwać na Jego szept, usłyszysz Go. Może się boisz, masz wątpliwości, może brakuje ci czegoś w życiu, ale nie wiesz czego. W porządku. Bóg jest cierpliwy. Kiedy będziesz gotowy, On będzie czekał na ciebie z otwartymi ramionami. Nie zdążyłem na kolację. Szef zasypał mnie pracą. Jak minął dzień? Dobrze. Całkiem nieźle. Posterunkowy Kobliński? Kim pan jest? Lee Strobel z Chicago Tribune. O mały włos, co? Piszę artykuł o strzelaninie. Bohaterski gliniarz, ranny na służbie i tak dalej. Nie mogę rozmawiać z prasą. Wystarczy cokolwiek. Śledztwo jest w toku. Czytałem twój raport i wiem, że doszło do jatki z Hicksem i on cię postrzelił. Ale daj mi coś więcej. Czemu to zrobił? Dzięki za odwiedziny. Znajdę innego bohaterskiego glina. Chce pan coś ciekawego? Jasne. Proszę napisać o tym bandycie. Niech odsiedzi swoje. Wtedy poczujesz się lepiej? Odpowiedź znajduje się w Ewangelii według świętego Jana. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, którzy wierzą w Jego imię. Co więc oznacza nie tylko wierzyć, ale i przyjąć? Chodziłaś kiedyś do kościoła? Tak, w dzieciństwie. Mama śpiewała mi psalmy. Ale Lee i ja odeszliśmy od tego, jak nas wychowano. W co wierzy Lee? Tylko w fakty. Zawsze mnie to ciekawiło, ale kiedy urodziła się Allison i teraz, odczuwam potrzebę tego, by wiedzieć. I nie wierzę, że to był przypadek, że byłaś w tej restauracji. I co mam z tym zrobić? A jak myślisz? Nie wiem. Przez większość mojego życia sądziłam, że Bóg jest daleko stąd. Skądże, skarbie? Bóg nie jest wcale odległy. Jest tutaj. I teraz. Czeka na to, byś z Nim porozmawiała. W telewizorze znowu są zakłócenia. Walenie już nie pomaga. Sprawdziłeś na dachu? Tak. Antena jest w porządku. Może zadzwonisz jutro po fachowca. Jasne. Tydzień temu spotkałam się z Alfie.
Alfie. Tą, która uratowała naszą córkę. Zaprosiła mnie do swojego kościoła i poszłam tam. Serio? Szkoda, że tego nie widziałem. Chciałem tam pójść. Możesz już przestać? Wiem, że to tobą wstrząsnęło. Chcesz mnie wysłuchać czy drwić? Skądże? Alison, nic nie jest. Nie wariujmy. A tak się zachowuje? Źle się wyraziłem. Nie jesteś wariatką. Jesteś w ciąży i trochę ci odbija. Jesteś przerażona. Rozumiem to. Jeszcze nie skończyłam. Poszłam do tego kościoła. I nie wiem, jak to się stało, ale... coś poczułam. Dlatego dziś znów tam poszłam. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale... modliłam się. Co chcesz mi powiedzieć? Mówię, że rozmawiałam z Jezusem i powiedziałam mu, że chcę go w moim życiu. Co? Niby po co? Proszę, nie gniewaj się. To coś dobrego. Co ta Alfie ci powiedziała? To była moja decyzja. Nie aprobuję jej. Nie proszę cię o aprobatę. Mówię tylko, co się stało. Posłuchaj. To ja. Mówię do ciebie. Szczerze? Chciałam to zrobić. Od dawna. Ale nie mogłam nic powiedzieć z powodu tego, kim jesteś. Żartujesz. Wiem, że to sporo. Sporo? Co to w ogóle ma znaczyć? Nie wiem, ale to dla nas coś dobrego. Bzdur. Cokolwiek to jest, nie dotyczy nas. Wysłuchaj mnie. Słucham cię. Jeśli myślisz o tym na poważnie, to nie wiem, co mam powiedzieć. Tłumaczę ci tylko, że po raz pierwszy poczułam coś tak niebywale prawdziwego. Coś tak niebywale prawdziwego? Nie chcę porównywać. Rozumiem. Nie chcę więcej tego słuchać. Dokąd idziesz? Zgłosić twoje zaginięcie. To nie jest śmieszne. I dobrze. Kocham cię, Lee. Ty i tylko ty. Chcę do niej dotrzeć, nim za bardzo się w to wciągnę. Miałeś to samo z twoją córką, prawda? Owszem. To zagadka. W chwilach kryzysu ludzie szukają sensu. Czytałeś Bertranda Russella? Oczywiście, choć dawno temu. Leslie nie chce tego przeczytać. Ani moja córka. Ale tak długo się jej czepiałem, że w końcu się poddała. Pamiętaj jednak, że to ma swoją cenę.
To znaczy? Może to nie jest dla Leslie wcale takie złe. Przynosi jej pociechę. Na pewno nie możesz z tym żyć? Nie. Nie stracę rodziny dla czegoś, czego nie umiem uznać. Nie mogę się na to godzić. Akurat ty powinieneś to zrozumieć. Rozumiem. I wiem, że Leslie jest rozsądną kobietą. Dlatego logika będzie najlepszą metodą. Jak zwykle wszystko rozbija się o prawdę i fakty. Przedstaw jej fakty. A sama odnajdzie prawdę. Skorzystaj z mojej biblioteki. I nie spiesz się. Dzięki. Jeszcze jedno. Będę się za ciebie modlić. To nie jest śmieszne. Kenny, mam pytanie. Ty tkwisz w tych bzdurach o Bogu. Wiesz, jak komuś schlebić. Jakieś świętoszki dotarły do Leslie i wstąpiła do waszej sekty. Co powiesz na artykuł śledczy o chrześcijaństwie? Szkalujący? Jeśli będą dowody. Znalazłeś sobie paragraf 22. Czyli jak Leslie będzie mogła żyć z kimś, kto zniszczył coś, co nadawało sens jej życiu? To ja powinienem być tym czymś. A jeśli ona ma rację i twoja teoria okaże się błędna, jak będziesz z tym żyć? Jestem gotów zaryzykować. Jesteś dziennikarzem. Sprawdź to. Od czego byś zaczął? Najlepiej uderz w najczulszy punkt. Chrześcijaństwo opiera się na zmartwychwstaniu Jezusa. Jeśli to podważysz, zdegradujesz go do miana proroka albo wręcz świra męczennika. Myślisz, że chcę uśmiercić chrześcijaństwo i wręczasz mi spustę? Wiem, że nie pociągniesz za spust. Największy autorytet w kwestii zmartwychwstania? Dr. Gary Habermas debatował z moim idolem Antonem Flew. W ten weekend przyjeżdża do Wisconsin na debatę. Kto chciałby tam jechać? Doktorze Habermas, jeśli chrześcijanie chcą wierzyć w wyimaginowanego przyjaciela z kosmosu, to niech im będzie. Ale niech nie stawia pan swojej przestarzałej techniki naprzeciw tsunami prawdziwej nauki, bo może pan utonąć. Dziękuję za ostrzeżenie. Ale czy wie pan, że Gerd Ludemann, słynny ateistyczny badacz Biblii, uważa, że najwcześniejszą relację o zmartwychwstaniu spisano 3 lata po ukrzyżowaniu? To są pańscy koledzy, nie moi. Ma pan jakieś pytanie? Przeczytałem pańską książkę i coś mi nie gra. Jak można mówić o historycznych dowodach na zmartwychwstanie, skoro ono jest cudem, a tych nauka nie jest w stanie wyjaśnić? Tu nie trzeba udowadniać cudu. Może jaśniej. Wystarczy udowodnić, że Jezusa widziano po jego śmierci. Ci, którzy ponoć go widzieli, to religijni fanatycy, tak zwane tendencyjne źródła. Mnie również zależy na faktach. Ze względów zawodowych i osobistych. Jakich faktach? Opowieść o zmartwychwstaniu to bardziej legenda niż historia. Nie według zapisków historycznych. Mamy relacje konkretnych świadków mówiących o zmartwychwstaniu zaledwie kilka miesięcy po samym fakcie. Wedle tego źródła aż 500 osób widziało w tym samym czasie Jezusa. Nie mówimy o dekadach po ukrzyżowaniu, tylko o miesiącach. Pije pan kawę? Jasne. Powinnam już sięgać kranu. Kiedy będę wyższa? Zanim się obejrzysz. Coś nie tak, mamusiu?
Wszystko gra. To tylko maleństwo się wita. Okay, so 500 świadków, ale tylko jedno źródło. Biblia. Jest co najmniej 9 źródeł zarówno z Biblii, jak i poza nią, które potwierdzają, że ludzie widzieli Jezusa po ukrzyżowaniu. Byli poplecznikami Jezusa. A Szaweł Starcu? Początkowo tropił i zabijał chrześcijan, ale umarł jako apostoł Paweł, który mówił, że Jezus jest Synem Bożym. Ludzie ciągle umierają za kłamstwa. W Jonestown 900 osób wypiło truciznę. Historia zna wiele takich przypadków. Ale oto różnica. Ludzie się nie zabijają, wiedząc, że coś jest kłamstwem. Zgoda. Gdyby pierwsi męczennicy wiedzieli, że zmartwychwstanie to kłamstwo, to czy daliby się dla niego zabić? Wspomniał pan wcześniej, że to dla pana sprawa osobista. Dlaczego? Moja żona zmarła na raka. Przykro. To było coś strasznego. Ale będąc w żałobie, musiałem zmierzyć się z moimi przekonaniami. Tak osiągnąłem ukojenie, bo wiem, że kiedyś znów spotkam moją żonę. Ale skoro ceni pan dowody, to czy nie uważa pan, że takie myślenie życzeniowe osłabia pańską argumentację? Ani trochę. To, że korzystam z przyciągania ziemskiego, nie oznacza, że ono istnieje. Nie lubię też komarów, co nie jest argumentem przeciw ich istnieniu. To, czego chcę i czego nie chcę, nie ma wpływu na prawdę. Jeśli zmartwychwstanie Jezusa oznacza, że będę z Debbie, to mogę się tylko z tego cieszyć. Czasami prawda przypomina nam o tym, co najważniejsze. Pamiętasz mnie? Tak, co się stało? Odeszły jej wody, nie mogła się do ciebie dodzwonić, więc ją tu przywiozłam. Dziękuję. Zajmę się resztą. Cześć, Les. Witaj, Orzeszku. Pomagasz mamie? Gdzie byłeś? Pracowałem. Dzwoniłam na pagera, wiem. Wszystko dobrze? Jest śliczny. Właśnie go myją. Byłyśmy w domu, gdy pojawiły się skurcze. Ali była przerażona. Pomodliłyśmy się i od razu było lepiej. Cieszę się. Ma zdrowe płuca. To twój syn, Kyle Christopher. Witaj na świecie, kolego. Powinieneś zadzwonić do rodziców. Ludzie się zmieniają. Ogłoszenie jest w gazecie. Dowiedzą się.
czy manuskrypty są wiarygodne. Panie Marlowe, Lee Strobel z Chicago Tribune. Proszę wybaczyć. Zwodzi mnie pan co do Hicksa. Policja też milczy. Czemu nikt nic nie mówi? Co to za tajemnica? Proszę potrzymać. Niech pan pojedzie do więzienia i sam porozmawia z moim klientem. Może będzie wtedy bardziej wylewny. Jestem Lee Strobel z Chicago Tribune. Chcę porozmawiać o strzelaninie. Może przedstawi mi pan swoją wersję wydarzeń. Mogłoby to panu pomóc. Nic nie zrobiłem. To co się tam wydarzyło? Nie wiem. To dziwne. Joe zaczął nagle mnie szturchać. Joe? Koblinski. Ten gliniarz przyłożył mi, więc się broniłem. Szarpaliśmy się. I broń wystrzeliła. Czyja? Nie wiem. Tamtej nocy sporo wypiłem. W krzakach znaleźli pański pistolet kaliber 22. Nie miał naboju i były na nim pańskie odciski palców. Kobliński ma 38. Z jego broni nie strzelano. Jeśli nie pan go postrzelił, to kto? Moja stara wyrzuciła mnie wtedy z domu. Wściekłem się i strzeliłem kilka razy w budynek. Ale do nikogo nie celowałem. Wrzuciłem spluwę do krzaków, gdy podjechał Kobliński. Tak zrobiłem. Jest pan powiązany z gangiem apostołów? Wiecie co? Marnujecie mój czas. Strażnik, chcę panu pomóc, ale to, co pan powiedział, nie zmieni dowodów, które są przytłaczające. O czym ty mówisz? Nie znasz mnie. Żeby się wybronić, musi pan znaleźć znacznie lepsze wyjaśnienie. Jest winny jak nie wiem co. Doprawdy? Bóg cię kocha i ja również. Ojcze Marquez, Lee Strobel, dziękuję za spotkanie. Sam interesuję się historią. Ciekawią mnie zwłaszcza ojca odkrycia archeologiczne. Moje dawne życie. Tak. Jestem zaskoczony, że zamienił pan tak wspaniałą karierę na to. Może pan doprecyzować? Wydaje mi się, że od niemal 2000 lat chrześcijaństwo tworzy te wszystkie rytuały i zasady. Zbudowaliście te wymyślne i bardzo drogie katedry, żeby wesprzeć wiarę, która jest zbudowana na piasku. A mimo to wszystko to nadal stoi, bo ludzie przekazują sobie te same historyjki. To, że coś napiszę i zakopię w ziemi, nie czyni tego prawdziwym. Zaczynam rozumieć cel pańskiej wizyty. Wielu ludzi twierdzi, że widziało Jezusa po jego ukrzyżowaniu. A niektórzy nawet o tym napisali. Moje pytanie brzmi, skąd możemy być pewni, że te manuskrypty są wiarygodne? Robiąc to, co z innymi dokumentami, porównując ze sobą znalezione kopie. Im więcej kopii, tym wiarygodniejsze odniesienia. Możemy wtedy ustalić, czy to, co mówi oryginał, jest wierne faktom historycznym. Im są starsze, tym lepiej.
Weźmy taką Iliadę Homera. Take Homer's Iliad, for example. Is this real? Prawdziwa? Tak jak macedońska ziemia, z której ją wykopałem. Przez wieki Grecy uważali ją za swoją Biblię. Owszem, to jeden z 1565 istniejących egzemplarzy. Iliadę napisano 800 lat przed Chrystusem. Ta kopia pochodzi z III wieku naszej ery. Czyli kopię i oryginał dzieli 1100 lat. Tak. I istnieje tylko jeden zbiór starożytnych pism, który ma więcej potwierdzonych kopii od Iliady. Co to? Pewnie Biblia? Nowy Testament. Ile jest kopii? Jak dotąd odkryto 5843 greckie manuskrypty Nowego Testamentu. 4 razy więcej niż Iliady. Najwcześniejszy fragment Ewangelii Jana znaleziono w starożytnym Egipcie i pochodzi on z II wieku naszej ery. Jak blisko jest oryginału? Mniej niż 30 lat. Mam w mojej kolekcji jeden z tych fragmentów. Prawdziwy skarb. Po Nowej Testamencie i Iliadzie kolejne księgi są znacznie dalej. Mamy tylko 100 kopii dzieł Sofoklesa, 7 tetralogii Platona i 5 kopii dzieł Arystotelesa. Gdyby ułożyć ocalałe kopie dzieł Arystotelesa jedna na drugiej, miałyby 1,20 m wysokości. Gdyby zrobić to samo z ocalałymi kopiami Nowego Testamentu, stos miałby 1,5 km wysokości. To dość wiarygodne. Dał mi ojciec sporo materiału do przemyśleń. Było mi miło. Całun turyński. Fantastyczna reprodukcja. Oryginał znajduje się we Włoszech, w katedrze świętego Jana Chrzciciela. Nikt nie udowodnił, że była to szata pogrzebowa Chrystusa. Ale kiedy ktoś po raz pierwszy wpatruje się w te oczy, Galilejczyk, który zawisnął na krzyżu 2000 lat temu, nagle staje się autentyczną osobą. Ale po co dał się zabić, skoro naprawdę jest Synem Bożym? Czemu nie użył swoich mocy, żeby się obronić? Odpowiedź na to pytanie zawiodła mnie na łono Kościoła. To proste. Z miłości. Z miłości. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Twierdzi pan, że historyczny Chrystus ma te same religijne cechy co Jezus? Wrzuć monetę. Może pan chwilę zaczekać, doktorze? To Lee Strobel z Chicago Tribune. Doktor Witherington miał pana uprzedzić, że będę dzwonił. Chciałbym sprawdzić kilka faktów. How many licks does it take to get to the Tootsie Roll Center of a Tootsie? The world may never know. On Earth? It's 3 in the morning. Jest 3 w nocy. Co robisz? We
What you doing? Zbieram informacje do artykułu. Na temat niemieckiego piwa? Zaczyna się ocenianie. I oceniam. Martwię się, bo zarywasz każdą noc. Czuję, jakby cię ze mną nie było. A czyja to wina? Chyba za dużo wypiłeś. Czyli to moja wina. To nie ja się tu zmieniłem, tylko ty. Może ci nie wystarczałem i musiałaś znaleźć sobie nowego faceta. Co? Tak, zdradzasz mnie. Z Jezusem. Zabawne. Poszłaś zieloną doliną i jesteś wściekła, bo się nie przyłączyłem. Pominę to milczenie. Wracam do łóżka. Prześpię się na kanapie. Jak chcesz. Nie pisałem się na to. Chcę odzyskać moją żonę. Proszę, powiedz, co mam robić. Powiedz, co robić. Dzień dobry. Dobrze spałeś? Do zobaczenia. Strobel, co ty tak wcześnie? Dopiero południe. Grzebię w sprawie postrzelenia gliniarza. Czytając Voltaire'a? Ciekawe, jak to tam wpleciesz. To do innego artykułu. Kiedy go przeczytam? Niebawem. Czuję, że to potężna sprawa. Muszę to dostać tutaj. Zrobię wszystko, by tak się stało. Przepraszam. Dział prawny? Lee Strobel? Tak. Tu Bill Craig. Kto? Bill Craig. Dziękuję, że pan odzwonił. Przepraszam za opóźnienie. Zaraz mam wykład, ale nie chciałem, by pan dłużej czekał. Przejdę do sedna. Chciałbym sprawdzić pewną informację co do zmartwychwstania. Może grób był pusty, bo ciała Jezusa nigdy tam nie było. Rzymianie rzucali czasami ciała skazańców psom na pożarcie. Szczegółowe źródła podają, że Jezusa to nie spotkało. Co to za źródła? Najwcześniejsze zapiski mówią, że spoczął w grobie. Rzymianie pozwalali na pochówek niektórych skazańców. Coś mi nie pasuje odnośnie do świadków, którzy mieli znaleźć pusty grób. To, że to były kobiety? Według żydowskiej tradycji kobiety uznawano za niewiarygodnych świadków. Dlaczego więc wszyscy ewangeliści napisali, że to one odkryły pusty grób? To ja o to pytam. Gdybym sam wymyślił taką opowiastkę, nie napisałbym, że to kobiety odkryły grób. To by mi zaszkodziło. Może ewangeliści byli nieudolni. Albo opisali to, co się stało i zdali się na łaskę losu. Ale przyzna pan, że ta historia posiada ogromną dziurę. Jaką? W Ewangeliach jest mnóstwo sprzeczności co do grobu. Gdybym spłodził tak zagmatwany artykuł, straciłbym pracę. Jeśli przejrzeć Ewangelię, poczynając od Mateusza, twierdzi on, że była tam Maria Magdalena wraz z inną Marią. Marek dodaje Salomę, a Łukasz Marię, matkę Jakuba i jakąś Joannę. Jeden wielki bałagan. Takie różnice nie wywołują wrażenia na historykach. Dlaczego? Chyba powinny. We wszystkich Ewangeliach trzon historii jest ten sam. Po pochówku Jezusa grób odwiedza grupa kobiet i odkrywa, że ciało zniknęło. Studiował pan prawo? Owszem. Więc pan wie, że gdy śledczy przesłuchuje świadków na miejscu zbrodni, nie liczy na to, że wszystkie szczegóły będą zbieżne, pod warunkiem, że zgadzają się główne fakty. To prawda. Tu jest podobnie. Pusty grób oparty jest na faktach, a to one pana interesują.
Zgadza się. Ale może zmartwychwstanie po prostu błędnie opisano. Jak się tego dowiedzieć? Zadam ci pytanie. Naprawdę chcesz poznać prawdę, czy masz już może własną wersję? Moja praca polega na podważaniu teorii, aż nie zostaną one niezbicie udowodnione. Rozumiem. Ale kiedy liczba dowodów jest wystarczająca? Jest taki irytujący. Nie daję sobie z tym rady. Chcę się tym z nim dzielić, a zamiast tego muszę obchodzić się z nim jak z jajkiem. On pewnie czuje podobnie. Nie przejmuj się. Chcę do niego dotrzeć, ale on się oddala. A jak wcześniej ci się to udawało? Rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy poważnie i słuchaliśmy. Słuchaliście. Zrób to. Łatwo ci powiedzieć. Policja wskrzesza Wydział do Spraw Gangów. Policjant aresztujący Kobliński. Nie do wiary. Zatrzymywał Hicksa sześciokrotnie. Dobrze się znali. Kiedy rozmawiałem z Hicksem, nazwał Koblińskiego po imieniu. Twoja teoria? Hicks jest informatorem Wydziału do Spraw Gangów, a Kobliński jest jego prowadzącym. Kret postrzelił swojego szefa, a policja próbuje to zatuszować. Chronią go, choć postrzelił gliniarza. Nie puszczę tego, jeśli nie znajdziesz źródła na policji. Kogoś, kto potwierdzi, że Hicks to informator. Będę potrzebował wsparcia. Tylko kolacja i napoje. I jeszcze drinki. Przynieś kwit. I nie zamykaj. Co mam powiedzieć? To tajna sprawa. Jesteś w wydziale i tylko tyle wiesz? Musisz mi coś dać. Postawić ci kolację? Oto moja teoria. Kobliński jest w twoim zespole, a Hicks jest informatorem. Myślisz, że skoro docisnąłeś Forda, to wszędzie czają się spiski? Wiesz, że mam rację. Kobliński to bohater. Nikt mu tego nie zabierze, ale postrzelił go jego kapuś. A twoi szefowie to tuszują. Źle to wygląda. Polityka i tak dalej. Wiesz, co słyszałem? Że Hicks dostanie niewielki wyrok, a potem wróci na ulicę. Oferują mu układ za to, by nie puścił pary. Nie chcecie tego. Muszę mieć choć jedno źródło z wydziału. Wszyscy dowiedzą się, że Hicks to kapuś, spędzi w kiciu wiele lat, a wasz wydział będzie wolny od takich gnit. Nie będę cię cytował i nie podam twojego nazwiska. Jeżeli jestem bliski prawdy, zostawisz napiwek. Rzuć forsę na stół i wyjdź, a będę wiedział, że mogę to puścić. Zrobię lepiej. Zapłacę za posiłek. I tak był ohydny. Jak bardzo jesteś tego pewien? Bardzo. Zabierz to do adiustacji. Pierwsza strona edycji popołudniowej. Policja w Chicago chroni informatora, który postrzelił policjanta. Zrobiłam ci kawę. Zamknij się i weź ją.
Chcę cię o coś poprosić. Zabieram dzieci do kościoła. Chodź z nami. Niby po co? Bo ładnie cię o to poprosiłam. I choć masz mnie za wariatkę, zrobisz wszystko, żebym była szczęśliwa. Wezmę notes. Może odkryję jakiś kościelny skandal. Zgoda. Zbieraj się. Masz kwadrans. Niektórych z was spotkały w kościele przykrości. Rozumiem to. Kościoły i pasterze nie są idealni. Ja też nie jestem. Ale to nie Bóg, tylko ludzie. Bóg chce być waszym ojcem i kochać was tak, byście doświadczyli raju. Bo taka jest prosta prawda naszej wiary. Bóg nas stworzył, my nawalamy. Chrystus nas odkupił i teraz musimy tylko go przyjąć. Miło cię widzieć, Alfie. Nawzajem. Przyszliście z maleństwem? Tak, szybko rośnie. Możemy porozmawiać? Oczywiście. Chcę tylko powiedzieć, że jesteśmy ci wdzięczni za uratowanie Allison. Jesteśmy twoimi dłużnikami. Nie mówię tego od tak sobie. Ale teraz to wszystko, co robi Leslie, musi się skończyć. Nie rozumiem. Przekabacasz ją. Wciągasz w to wszystko. Wiem, jak to działa. Macie obowiązek zbierać forsę i szerzyć dobrą nowinę. Chcę, żebyś znalazła sobie kogoś innego do rekrutowania. Nikt nie pierze mózgu twojej żonie. Ona poszukuje Boga, a ja jej pomagam. Jest bezbronna, a ty to wykorzystujesz. To moja żona i nasze życie. Nie wtrącaj się. Jasne? Chodźmy. Bye. Lee? Tato? Spójrz, jaki przystojniak. Aniołek. Czas na drzemkę. Ma ładne imię. A na drugie? Christopher. Kyle Christopher. Nie John? Kyle Christopher brzmi ślicznie. To śliczne imię, ale John był w naszej rodzinie od pokoleń. Po prostu nie chciałem go tak nazwać. Twój dziadek i brat mają tak na imię. To także potoczna nazwa klienta prostytutki. Wybacz, że o tym wspomniałem. Co tu robicie? Nikt was nie zapraszał. Przewietrzę się. Leslie, miło było cię zobaczyć. Czy to było potrzebne? Uczyłem się od najlepszych.
Chciałabym, żebyście się porozumieli. Ja też wiele bym chciał. O co ci chodzi? Zawsze miał mnie gdzieś. A teraz, gdy mam dzieci, chce się przyjaźnić? Za późno. Idę popracować. Wiem, że ciężko ci z nim rozmawiać. To nie może się nam przydarzyć. Wszystko sprawdziłem. Rozmawiałem z tuzinem naukowców. Są zeznania świadków, które nawzajem się potwierdzają. Nie mają powodu kłamać. A powinni byli, bo niektórzy zginęli dla tej wiary. Chyba oszaleję. Codziennie budzę się i myślę sobie, może właśnie dziś ona wreszcie się opamięta. Ale nic z tego, jest tylko gorzej. Chodzi o to, że ona jest inna. Naprawdę się zmieniła. I to mnie przeraża. Brakuje mi żony. Chciałbym jakoś ci pomóc. Ale pamiętaj, Leslie dobrze wie, że tego nie aprobujesz, ale nadal jest twoją żoną i bardzo ją kochasz. Upewnij się, że ona też o tym wie. Wcześniej wstałaś. Cieszę się ciszą. Mały nadal śpi. Wszystko dobrze? Tak. Po prostu jestem wdzięczna. Za ciebie. Za nas. Ja też. Co byś powiedziała, gdybyśmy wyszli dziś na kolację? Może na tańce? Tylko ty i ja, bez dzieci. Zaszalejemy. Tak trochę. Trochę? Zróbmy to. W porządku. Chcę się nami zająć. Ty i tylko ty. Panie Hicks, czy rozumie pan przedstawione panu zarzuty? Tak. Przyznaje się pan do winy? Tak. Nie jesteś tu po raz pierwszy. Wiem, że liczysz na łagodną karę, ale po informacjach, które ukazały się w prasie, to się nie stanie. Skazuję cię na 15 lat więzienia w ośrodku stanowym Joliet. Panie Hicks, winny, co?
Wszyscy mamy grzeszki, ale ja tego nie zrobiłem. To czemu teraz przyznałeś się do mnie? Pański artykuł nie dał mi wyboru. Prawda? Przyznał się. 15 lat. Twoja teoria się sprawdziła. Ma przechlapane. Postrzelił glinę i jest informatorem. Owszem. Szykuję pierwszą stronę. Już jadę. Wiesz, o czym myślałem? Że mi ciebie brakuje. Jestem tutaj. Tak? Chciałabym ci wytłumaczyć, przez co przechodzę. Czuję, że udaję się w podróż w niezwykłe miejsce i nie mogę cię ze sobą zabrać. Nie wiem, jak to wyrazić. Les, rozumiem, że teraz jest ci z tym dobrze. Byłem w tym kościele, słyszałem muzykę. Rozumiem, że chcesz, by to było prawdą. Ale co jeśli nie jest? Nie chciałabyś tego wiedzieć, zanim poświęcisz temu całe życie? Oczywiście. A jeśli to jest prawdą? Nie chciałbyś wtedy o tym wiedzieć? Pewna sentencja mówi, że wiara jest dowodem na rzeczy, których nie widzimy. Wierzysz w to, co możesz zobaczyć i poczuć, a ja czuję to. Widzę to i poznaję. Nie możesz, ale tak jest. Tak samo wiem, że cię kocham, ale ja istnieję. Jestem człowiekiem, jesteśmy razem w związku. Wiem, że się z tobą kłócę. I ostatnio było między nami dziwnie. Ale kocham cię teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Na czym to opierasz? Na czym to opieram? Szczerze, odkąd przyjęłam Jezusa, moja miłość do ciebie tylko się zwiększyła i pogłębiła. Jeżeli to nie jest czegoś dowodem, to nie wiem, co nim jest. To nie jest żaden dowód. To uczucia, nie dowód. Moje uczucia są namacalnym dowodem. Są dla mnie prawdziwe. Nie podoba mi się ta wersja nas i to, kim się stajesz. I myślę, że jeśli za 5 lat mamy nadal toczyć tę rozmowę, albo nawet za 2 lata, to nie chcę w niej uczestniczyć.
Sprawdzę, co u dzieci. Usiądźmy tu. Dziękuję. Tracę nadzieję co do Lee i mojego małżeństwa. Wszystko się ułoży. Nie wiem, co robić. Wiem, że to przerażające. Uwierz, sama przez to przechodziłam. Ale mogę obiecać ci jedno. W swoim czasie i na swój sposób Bóg zawsze dotrzymuje obietnic. Co obiecał Ezechielowi? Dam ci serce nowe i ducha nowego tchnę do twojego wnętrza. Odbiorę ci serce kamienne, a dam ci serce z ciała. Tę prawdę już znasz. Ta sama prawda dotyczy Lee. Musisz tylko być cierpliwa. Dobrze, dziękuję. Obiecuję, że będę się za was modlić. To nie jest wcale pewne, że oni widzieli Jezusa. O coś pytałeś? Może świadkowie zmartwychwstania mieli urojenia i tylko myśleli, że widzieli Jezusa. Może ktoś wyprał im mózgi. Idź do psychologa. Myślisz, że mnie odbiło? To też, ale o masowej psychozie sprzed wieków najlepiej pogadać ze specjalistą. Już kumam. Znajdź mi dobrego psychologa. Psychologa? Kogoś, kto zna ludzki umysł lepiej od Boga. Zero presji. Nie słuchaj go. Dr. Roberta Waters, prezes Związku Psychologów i agnostyczka. Nareszcie. Autorytet w kwestii zachowań ludzkich na Uniwersytecie Purdue. Dr. Waters, witam, panie Strobel. Choć chciałabym pomóc koledze sceptykowi, to pańska teoria jest niemożliwa. Dlaczego? Skoro Manson przemienił swoich wyznawców w morderców, to zwolennicy Jezusa też mogli mieć urojenia. Halucynacje są jak sny. Doznaje się ich indywidualnie. Nie roznoszą się jak katar. A hipnotyzer, który przemienia tuzin widzów w piejące kurczaki, to też nie ma miejsca? Oczywiście, że tak. Siła sugestii może być ogromna. Ale czym innym jest hipnotyczne beczenie jak owca, a czym innym sprawienie, by 500 osób śniło o tym samym? To byłby większy cud od samego zmartwychwstania. Bez pustego grobu nawet byśmy o tym nie rozmawiali. Gdyby Jezus wyzdrowiał, to rozwiązałoby problem. Ci ludzie mogliby go zobaczyć, prawda? Tak, ale to nie jest kwestia umysłu. Musi pan porozmawiać z lekarzem. Oczywiście. Dziękuję za poświęcony mi czas. Zanim pan wyjdzie, mogę zadać panu pytanie? Jasne. Chodzi o pańskiego ojca. Ciekawi mnie, jakie ma pan z nim relacje? Skomplikowane. Niech zgadnę. Jest daleki, chłodny, nie wyraża aprobaty ani miłości? Zgadza się. Co z tego? Jako sceptyk zapewne zna pan nazwiska najsłynniejszych ateistów. Nietzschego, Sartra, Freuda. To moi idole. Wiedział pan, że wszyscy oni mieli ojca, który zmarł, gdy byli dziećmi, porzucił ich albo znęcał się nad nimi. Psychologowie nazywają to raną ojcowską. Nie wiedziałem o tym.
Ale z całym szacunkiem, choć nie miałem kochającego ojca, to nie mam problemu z tymi, którzy go mieli, a jedynie z pewnym zmyślonym ojcem. Gdyby Bóg istniał, mógłbym przyjąć, że On mnie kocha. Ale nie wierzę, że On istnieje. Zgadzam się. Niestety, moja żona w to wierzy. Moje problemy małżeńskie są bardzo prawdziwe. Jeszcze raz dziękuję. Dam wam serce nowe i ducha tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Wywiad z Aleksandrem Meterelem. Znalazłem cię. Kalifornia. To lepsze niż Wisconsin. Panie Strobel, ma pan gościa. Kobliński, jak zdrówko. Coraz lepiej. Dobrze. Wpadłem, żeby podziękować za artykuł. Za prawdę. To moja praca, a w tym przypadku przyjemność. Ma pan już wszystkie informacje, żeby zakończyć tę historię? Tak, wszystko jest gotowe. Przez następne 15 lat Hicks nikogo nie postrzegł. W śledzionie mam resztki pocisku. Zapomniałem. To cena za tę pracę. Jeszcze raz dzięki. Życzę zdrówka. Nie wiem, po co ci to. Hicks już siedzi. Wyświadcz mi przysługę. Coś się nie zgadza. Kobliński ma resztki pocisku w śledzionie, ale rana wlotowa jest tutaj. Jakby lufa była skierowana w stronę górnej kieszeni. Widać ślady prochu. Kilka lat temu pisałem artykuł o ukrytej broni. Ludzie maskują pistolety w zapalniczkach i sprzączkach. To długopis. Służy do pisania. Tak? Co to? Łuska po naboju. To, panie Monroe, jest broń. Długopis pistolet. Kaliber 22. To z niego postrzelono Koblińskiego. Na służbie nie można nosić takiej broni. Nikt tego nie zauważył, bo nikt tego nie szukał. Kobliński zrobił z siebie ofiarę i nabrał. Policję również. Nie do wiary. Hicks jest niewinny. Został bezprawnie oskarżony. Idź do sędziego i wyciągnij Hicksa. Zajmiesz się tym? Jasne, idź już. Jak mogłeś to przeoczyć? Kobliński mnie nabrał.
Sam się mu podłożyłeś, panie bestseller. Naraziłeś na szwank wiarygodność tej gazety. Nie wspominając o zapuszkowaniu niewinnego człowieka. Cokolwiek ostatnio cię rozprasza, nie pozwala ci dobrze pracować. Napisz sprostowanie. Każę wstrzymać druk, żebyśmy mogli przerobić pierwszą stronę. Tak jest. A potem chciałbym wziąć parę dni urlopu. Weź więcej. Połącz z drukarnią. Leslie Strobel, dzisiejsza ceremonia przypomina zaślubiny. Przyjmując chrzest, publicznie przyznajesz, że jesteś wyznawczynią Jezusa. Wierzysz, że On jest Zbawcą i umarł za twoje grzechy? Tak. Czy pragniesz upublicznić tę wiarę, przyjmując chrzest? Tak, chcę. W takim razie ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzięki Bogu. Gdzie byłeś? Świętowałem. Na swój sposób. Jutro lecę do Los Angeles. Muszę się spakować. Co się dziś stało? Poszedłeś sobie. Nie chciałem przeszkadzać w uroczystościach weselnych. To wielka sprawa. Gratulacje. To metafora. Jesteś mądry, wiesz co to. Posłuchaj, to był dla mnie ważny dzień. Nie rozumiem, ja też nie. Staram się. Wiem, że się starasz. Czuję to. Codziennie żarliwie modlisz się, żebym stał się wystarczająco dobry dla Wszechmogącego. Tego chcesz? Wyjdź. Wyśpij się. Nie wyjdę z własnego domu. Mieszkam tu i nigdzie nie idę. Wynoś się. Nie krzycz na mamusię. Co tu robisz? Wracaj na górę. Jedź do tej Kalifornii. Ty i tylko ty, skarbie, prawda? Ty i tylko ty. Aż nie pojawi się ktoś lepszy. Tatuś przeprasza. Tatuś nie chciał cię wystraszyć. Ojcze, daj Lee nowe serce. Tchnij w niego nowego ducha.
Proszę wybaczyć, że pana tu ściągnąłem, ale kiedy ktoś chce przedyskutować najważniejsze wydarzenie w dziejach, najlepiej omówić to w cztery oczy. Racja. Dziękuję za spotkanie. Mój zarzut jest taki. Świadkowie mogli zobaczyć Jezusa, ponieważ on nie umarł na krzyżu. A skoro nie umarł, to nie było zmartwychwstania. Być może sam zszedł z krzyża, albo ktoś go z niego ściągnął, a potem sfingował jego śmierć. To całkowicie wyklucza zmartwychwstanie. Teoria omdlenia. Zemdlał, ale nie umarł. Wielu sceptyków wysuwało tę teorię. W tym miliard muzułmanów, którzy w to nie wierzą, bo tak mówi Koran. Koran napisano 6 wieków po Chrystusie. Wolę źródła historyczne bliższe opisywanym wydarzeniom. Ale przyzna pan, że to możliwe. Jestem lekarzem i naukowcem i widziałem wiele dziwnych zjawisk. Ale teoria omdlenia to bzdura. Bzdura? To opinia medyczna? Jak najbardziej. Zwolennicy tej teorii pomijają fakt, że wcześniej Jezusa ubiczowano. Wie pan, jak wygląda rzymskie biczowanie? Skazańca smaga się biczem. Nie smaga. Brutalnie chłoszcze i obija. Bicz jest zakończony metalowymi kulkami i fragmentami kości. Ciało na plecach Jezusa było rozszarpywane. Otwarta skóra odsłoniła mięśnie i ścięgna. Przez samo biczowanie Jezus musiał być w stanie krytycznym wskutek utraty krwi. Dlatego upadł pod ciężarem krzyża w drodze na Golgotę. A czy jest możliwe, żeby Jezus przeżył moment przybicia do krzyża? Mógł to przeżyć, ale to nic w porównaniu z tym, co dzieje się potem. To powolna, bolesna śmierć przez uduszenie. Proszę za mną. Nacisk na mięśnie klatki piersiowej zamknął płuca w pozycji do wdechu. Aby zrobić wydech, musiał podciągnąć się do góry, używając przebitych kończyn i ocierając się poranionymi plecami o krzyż. Potem opadał, by zaczerpnąć powietrze. Musiał to powtarzać wielokrotnie do chwili, aż zmęczenie mu to uniemożliwiło. I wtedy umarł, teoretycznie, ale żołnierze nie byli lekarzami. Może więc zdjęli go z krzyża, bo tylko myśleli, że nie żyje. Racja. Byli zawodowymi zabójcami i znali się na swojej robocie. Musieli, bo gdyby więzień im uciekł, sami zostaliby straceni. To ukrzyżowanie jest znakomicie udokumentowane. Na koniec, ostatni gwóźdź do trumny teorii omdlenia jest taki. Kiedy żołnierze przebili włócznią bok Jezusa, wypłynęła z niego krew i woda. To objawy obecności płynu w osierdziu wywołane przez śmierć na skutek uduszenia. Tego nie da się symulować. Moja odpowiedź brzmi więc tak. Według mojej lekarskiej opinii Jezus umarł na tym krzyżu. Mam problem z większością ekspertów, z którymi rozmawiałem. Jaki? W większości nie są bezstronni. Sądzę, że pan również nie jest. I ma pan rację. Ale wiem, że nawet bezstronni wędrowcy, którzy wkraczają na tę ścieżkę, rzadko na niej zostają. Ale mam tu jedno z najbardziej bezstronnych źródeł. Zna pan Journal of the American Medical Association? Oczywiście. To wybitne czasopismo naukowe. Fizyczna śmierć Jezusa. Przytłaczająca liczba dowodów medycznych i historycznych wskazuje, że kiedy żołnierze przebijali bok Jezusa, ten już nie żył. Interpretacje bazujące na przekonaniu, że Jezus nie umarł na krzyżu, wydają się stać w sprzeczności ze współczesną wiedzą medyczną.
Muszę panu powiedzieć, że nie to chciałem dzisiaj usłyszeć. Wszystko dobrze? Skarbie, chodzi o twojego ojca. Strobel nowym redaktorem Tribune. Wszystko w porządku? Wiedziałaś, że miał to w portfelu? Tak. Twój ojciec był dumny z wszystkich twoich osiągnięć. Nie wiedział, jak ma to wyrazić, ale kochał cię, synu. Naprawdę cię kochał. Artykuły Lee. Jadę na biwak i zabieram jabłko, banana i szynszylę. Jadę na biwak i zabieram jabłko, banana. Nic mu nie jest? Co jeszcze? Szynszylę. Wewnętrzne źródła twierdzą, że Hicks został pobity przez członków gangu na skutek doniesień, iż był on informatorem policji. Wieść niesie, że strażnicy nie bronili Hicksa, ponieważ postrzelił on policjanta. Hicks trafił w ciężkim stanie do szpitala, gdzie obecnie przebywa.
expected to kick up this evening over the lake and continue. Co z nim? Odzyskuje i traci przytomność. Głównie traci. Panie Hicks? Mr. Hicks, it's Lee Strobel. To Lee Strobel. Chciałem tylko powiedzieć, że to moja wina. Minąłem się z prawdą. Przepraszam, nie zobaczyłem tego. Nie chciałeś tego zobaczyć. Słucham? Nie chciałeś tego zobaczyć. Trafiłem na mur. Przeczytałem książki od ciebie, sprawdziłem każdy argument i każdy trop. Być może pozostanie ci zatknąć flagę na wzgórzu niepewności, gdzie są pytania bez odpowiedzi. Umysł ludzki nigdy nie rozwiąże wszystkich zagadek kosmosu. Wiara i niewiara w Boga. W każdym przypadku przyjmujesz coś w ciemno. Czyli twierdzisz, że nawet nie wierząc, musimy to przyjąć na wiarę? Mniej więcej. Ja doszedłem do własnych wniosków. Będziesz musiał uczynić to samo. Co tu robisz? Nie jesteś na urlopie? O co chodzi? Wy i ten wasz Bóg. W kółko tylko gadacie. Potraficie pokazać jakieś dowody, ale nic rozstrzygającego. Luki zaś wypełniacie zdaniem: trzeba w to uwierzyć. Jesteś naprawdę irytujący. Nie zaczynaj, Ken. Ciągle przechwalasz się, jak wspaniałym jesteś reporterem. Czemu więc nie zamkniesz tej historii? O czym ty mówisz? Coś ci powiem. Mój idol, C.S. Lewis, początkowo był sceptykiem jak ty. Wiesz, co powiedział pod koniec swojego życia? Że jeśli chrześcijaństwo jest kłamstwem, to nic to nie znaczy. Ale jeśli jest prawdą, to nie ma nic ważniejszego w całym wszechświecie. Chcesz odzyskać żonę? Cóż, nie każdy dostaje to, co chce. Przestań winić mnie, Kościół i Boga i zrób, co trzeba. Zgromadź dowody, idź za faktami i napisz artykuł. Wóz albo przewóz. Dobranoc. Ojcze, proszę, zmiękcz serce Lee. Tchnij w niego nowego ducha. Odbierz mu serce kamienne i daj mu serce z ciała.
Droga do prawdy wiedzie przez fakty. Chrześcijaństwo opiera się na zmartwychwstaniu. Udowodni, że widziano go po śmierci. Skąd wiemy, że te manuskrypty są wiarygodne? Mamy tysiące greckich kopii Nowego Testamentu. Nic nie może się z tym równać. Ufa pan medycznej prasie naukowej? Jezus umarł na tym krzyżu. Nie to chciałem od pana usłyszeć. Nie chciałbyś poznać prawdy? Wiemy, że spoczął w grobie. Mamy na to mocne dowody. Wiara to dowód na rzeczy, których nie widzimy. Rdzeń tej historii jest taki sam, mimo kilku rozbieżności. 500 osób widziało w tym samym czasie Jezusa. To byłby większy cud od zmartwychwstania. Ale czemu to zrobił? To bardzo proste. Z miłości. W porządku, Boże. Wygrałeś. Hey. Are you okay? Wszystko dobrze? Tak. Wszystko gra. Co u niego? Dobrze. Chcę z tobą porozmawiać. Na pewno wszystko dobrze? Nie byłem z tobą całkowicie szczery przez ostatnie miesiące. To dość przerażający początek rozmowy. Zaczekaj. Kiedy zostałaś chrześcijanką, wkurzyłem się. Byłem przerażony. I czułem, że muszę cię uratować. Dlatego postanowiłem udowodnić, że to wszystko oszustwo. I właśnie tym zajmowałem się przez ten czas. Zgłębiałeś to? Tak, spójrz. Te wszystkie materiały. Dlatego byłem tak rozkojarzony i dlatego pojechałem do Kalifornii. Musiałem udowodnić, że to nieprawda. Ale nie mogłem. Dowody na to, w co wierzysz, są bardziej przytłaczające, niż sądziłem. Ale nie chodziło tylko o dowody. Byłaś też ty. Nie przestałaś mnie kochać. Nie zrezygnowałaś ze mnie. I myślę, że właśnie dlatego Bóg też nie zrezygnował. Co? Ja też wiem, że Bóg z ciebie nie zrezygnował. Ale o czym ty mówisz? Nie sądziłem, że kiedykolwiek powiem to głośno. Ja wierzę. Hey,
Coś ci pokażę. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w Jego imię. Co to znaczy? To oznacza... Wierz plus otrzymuj równa się stań się. Jak więc mam to otrzymać? Jaka jest procedura? Nie ma dobrego ani złego sposobu. Tylko porozmawiaj z Bogiem. Pokaż mu swoje serce. Mam to zrobić teraz? Nie lepiej iść do kościoła? Tutaj i teraz. To jest kościół. Boże. Nie mam pojęcia, co robię. Ale nie mogę ignorować dowodów. Nie wiem wszystkiego. I nigdy nie będę wiedział wszystkiego. Ale wiem dość dużo. I wierzę w to. Przepraszam za to, co musiała przejść moja żona i moja rodzina. Ale wierzę, że jesteś. Nie wiem, co będzie dalej. Nie wiem, co to znaczy. Wiem tylko, że tego chcę. I tego, co będzie dalej. Zróbmy to więc. Dziękuję. Chyba też oszalałem. Trzy miesiące później. Mam z nim rozmowę. Nie zawal. Patrz na to. Mam pomysł na artykuł. Długo nie wytrzymał. Szmelc. Słyszałeś o Hicksie? Wyszedł ze szpitala. Już nie wróci do więzienia. Dobre wieści. To żart, prawda? Skądże? Chcę napisać artykuł bazujący na moich doświadczeniach. Odyseja. Podróż człowieka od sceptycyzmu do wiary. Zapomnij. Cieszę się twoim szczęściem, ale nie możemy tego opublikować, bo stracilibyśmy wiarygodność. Ty też. Mam nadzieję, że to rozważysz. Trzymaj się tego, co znasz. Musisz mnie wysłuchać. I jak? Nie zgodził się. Naprawdę? Przykro. Co zrobiłaś? W końcu dosięgnęłam kranu. Jesteś teraz duża. Musisz przestać, bo to znaczy, że dorastasz. To nic wielkiego. Mylisz się. A może książka? Słucham? Zamiast artykułu napisz książkę.
Co ty na to? Tak, zdecydowanie. Sprawa Chrystusa. Autor Lee Patrick Strobel. Książka Sprawa Chrystusa autorstwa Lee Strobla stała się bestsellerem i pierwszą z serii tytułów, które razem sprzedały się w nakładzie 14 milionów egzemplarzy. W 1987 roku Lee porzucił dziennikarstwo i został pastorem kościoła Willow Creek Community, do którego po raz pierwszy zabrała go Leslie. Po ukazaniu się Sprawy Chrystusa, Lee napisał ponad 20 książek. Podróżuje też po całym świecie, opowiadając o swoim nawróceniu. Widząc przemianę, jaka dokonała się w ojcu, Alison została chrześcijanką pół roku po Lee. Pisze powieści, które kierują ludzi ku Bogu. Kyle uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych, a obecnie wykłada na uniwersytecie i jest autorem kilku książek o chrześcijaństwie. Dał synowi imię po swoim ojcu. Lee i Leslie mieszkają obecnie w Houston. Lee wykłada myśl chrześcijańską na Houston Baptist University i jest pastorem w kościele Woodlands. Fragmenty tekstów Starego i Nowego Testamentu zaczerpnięte z Biblii Tysiąclecia. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Rafael Film, Studio Eurocom. Tekst Wojciech Matyszkiewicz. Czytał Ireneusz Załóg. Still can't see clearly. Lord, I believe.